Maryja i Józef nie przynieśli Jezusa na ofiarę. Niech was ręka Boska broni, nie składajcie nikogo na ofiarę. Nie można ofiarować Bogu kogoś drugiego. Połowa tego zgromadzenia to są siostry, bracia zakonni. W średniowieczu tak robiono. Nie? Mama, tata oddali dziecko na ofiarę do klasztoru. Nie? Jesteś mądry, to sam idź, nie? Spytajcie się formatorów w klasztorze jakimkolwiek, czy największym kłopotem są tacy kandydaci, czy takie kandydatki, których rodzice ofiarowali na służbę Bożą. Nie. Chce czy nie chce, ale mama, tata chce, a babcia jeszcze bardziej. Nie. I wtedy można wszystkim w życiu zazdrościć, tylko nie tym, którzy mają ich formować do życia zakonnego czy kapłańskiego. Nie. Takich ludzi. Nie można ofiarować drugiego człowieka Bogu. Człowiek może należeć do Boga wyłącznie mocą własnej decyzji. Bóg nie przyjmuje innych ofiar od ludzi. Człowiek musi się sam Bogu oddać w miłości. Wtedy tak, taką ofiarę Bóg przyjmuje. Maryja i Józef nie przynieśli ofiarować Jezusa Bogu. Jezus się sam ofiarował Bogu, swojemu Ojcu, decyzją, kiedy się wcielał. A potem potwierdzał tę decyzję całe swoje ludzkie życie. Maryja i Józef nie przynieśli na ofiarę Jezusa. Przynieśli na ofiarę dwa gołębie.